Siema. Żyję, tak, żyję. Cały zdrów jestem, po prostu miałem urlop. Dość taki długi, bo prawie wypoczynkowy z tego wyszedł. Od razu wam odpowiem na pytanie, dlaczego zasłaniam prędkościomierz. Odpowiem trochę wymijająco. Nikt się do mnie nie przyczepił za prędkości, ani nic, bo jeżdżę bardzo przepisowo. Po prostu. Uznałem, że tak będzie bardziej komfortowo dla mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie przejazdów dla was, bo nie mam czasu na robienie dubli. Podchodzę raz do tematu, jeżeli się nie uda, trudno, jeżeli się uda, fajnie, macie nagrany przejazd, jest on wrzucony na profil. Kolejna sprawa, postaram się w miarę regularnie wrzucać dwa razy w tygodniu, trzy jakieś przejazdy, ale będą one urozmaicone z dodatkiem malutkim w postaci nazw przystanków. Będę, obiecuję, podpisywał, na jakim przystanku aktualnie się znajduję. Stąd ta inna regularność. Sekundka, tylko podjadę, bo na przystanku stoję. Kolejna sprawa jest taka, nie nagrywałem też... A chciałem dać zlecenie paru innym motorniczym, żeby nagrywali po prostu przejazdy, żeby była ta ciągłość, ale mi się kamera odmówiła posługi i musiałem kupić nową, troszkę tańszą. Dlatego zobaczcie różnicę w jakości. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Porównywalne jest do GoPro Hero, ale Silver, tej gorszej. Uznałem, że kupię nowy sprzęt fabrycznie, nie będę się bawić w używkę, bo to nie ma sensu. Kiedyś może mi się uda, to sobie odłożę na jakąś bardzo dobrej jakości kamerę, ale jak na razie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobrze, tyle chyba z mojego wywodu. Dzisiaj nagrałem linię 18. Wrzucę ją jutro z napisanymi, myślę, że przystankami. Jak mi czas pozwoli. No, dobra, to tyle.